Małżeństwo jechało do tego kościółka do ślubu, para młodych nie jechało. A ona przed tym miała innego narzeczonego i jak jechali oni do tego ślubu z tej strony, tak on tu się zaczaił, tu na tych krzyżówkach i zastrzelił. O, jego i tego młodego, znaczy co, ona jechała do ślubu i sam siebie. Na tę pamiątkę te trzy kamienie są. Począwszy od XIII wieku pojawiły się krzyże, kamienne krzyże, później zwane pokutnymi. Stawiane były przez zabójcę na miejscu zbrodni. Postawienie przez zabójcę krzyża uwalniało go całkowicie od winy i kary. Stawiano krzyże w XIV, XV i jeszcze w XVI wieku. Z chwilą wprowadzenia przez cesarza Karola V kodeksu karnego zabójca szedł już normalnie do więzienia. Nie znaczy to, że zaprzestano stawiania krzyży pokutnych. Stawiane były wtedy już często przez rodzinę na pamiątkę wydarzenia, jakie zaistniało. Metryki, czy inaczej mówiąc, porozumienia, kompozycjo.